zaczynamy. Cześć, z tej strony Warsaw Spiders. Dziś ogłaszamy konkurs! Dawno go zapowiadaliśmy, miało to być trochę wcześniej. Niestety, woleliśmy poczekać, aż minie zima. Chcieliśmy coś dokupić na giełdzie, żeby konkurs był taki bardziej zadowalający. Zadowalający oczywiście Was, żeby to nie było... Tak jak wspominaliśmy na innych filmach, żeby to nie było takie, że dostaniecie jednego pająka i z głowy. I koniec konkursu. Miał być konkretnie, więc będzie konkretnie. Tylko najpierw, żeby było jasne, najpierw będzie regulamin. Właśnie, bez regulaminu się niestety nie obejdzie. Więc po pierwsze, jeżeli chcecie wziąć udział w konkursie, musicie polubić naszą stronę. Jeśli oczywiście nie lubicie, a to jest błąd. Po drugie, słuchajcie, w komentarzu pod postem o konkursie musicie oznaczyć dwie osoby, które lubią po prostu zwierzęta. Mogą być terrorystyczne, mogą być jakieś zwykłe, obojętnie. Możecie też jakieś ewentualnie zdjęcie dać w komentarzu, też chętnie zobaczymy. Bardzo mile widziane. A po trzecie, jak już spełnicie krok pierwszy i drugi, czyli polubienie i uruchomienie komentarza z dwoma osobami, musicie udostępnić publicznie post na swojej osi czasu. Tylko pamiętajcie, że to musi być właśnie publicznie, bo my to będziemy bardzo dokładnie z Łukaszem weryfikować. I ten post musi to być ten post główny konkursowy z hashtagiem Warsaw Spiders. Dokładnie. Słuchajcie. Czyli polubić komentarz pod głównym postem z dwoma osobami, które lubią zwierzęta. I po trzecie, post na swojej osi czasu z hashtagiem Warsaw Spiders. Weronika i ja będziemy to precyzyjnie weryfikować, czy każdy spełnia warunki. A wydaje mi się, że warto poświęcić te 5 minut. Warto. Oj, warto. Przygotowaliśmy dla Was 3 zróżnicowane pod względem nagród miejsca. I jeszcze taka uwaga, jeśli jesteście początkującymi terrorystami lub dopiero chcecie nimi zostać, to nie obawiajcie się, bo nasz konkurs jest taki właśnie dla początkujących i bardziej doświadczonych. Mhm. Wszystkie pajączki, które dla Was mamy, są takie typowo naziemne, spokojne, łagodne. Także bez obaw na pewno sobie z nimi każdy poradzi. A jeżeli mielibyście jakieś pytania, możecie śmiało wejść do nas na fanpage'a. Na pewno Wam odpiszemy, jak tylko będziemy mieli wolną chwilę. Jasne, że tak. Zawsze bardzo nam jest miło, jak zadajecie jakieś pytania, jak się interesujecie. Możecie nas liczyć. W takim razie zaczynamy. Miejsce trzecie. Także osoba na miejscu trzecim dostaje od nas pająka w kliszówce. Dodatkowo, kiedy pajączek podrośnie, przełożycie go sobie, znaczy ta osoba konkretna, przełoży go sobie do takiego fajnego, małego pojemniczka, który jest już przygotowany z perforacją i z otwieraniem takim od góry. Można sobie karmić bezproblemowo, bezpiecznie, bardzo to jest wygodne. I dodatkowo do tego jest krążek torfowy dla uzupełnienia tego terrarium. A żeby pojemniczek nie był nudny, dodatkowo jest 5 paczuszek. W pierwszej mech zwykły, w drugiej mech hiszpański, w trzeciej trochę ozdób do podłoża, typu jakieś kamyczki, jakieś ścinki korkowe, w czwartej porosty i w piątej oczywiście paczuszka wermikulitu. Wermikulit warto połączyć sobie z torfem, żeby lepiej trzymał wilgotność. Dokładnie. Natomiast pająkiem jest Nanduchromatus, który jak dorośnie jest czarny, ma białe kolana i czerwony odwłok. Także jest pięknym pająkiem, jest o co walczyć. Mimo trzeciego miejsca jest naprawdę bardzo, bardzo ładnym pajączkiem. Sami mamy chyba takich z 15. To tak. Są jednym z naszych pierwszych i takich ulubionych. To jest właśnie prosty w obsłudze pająk, taki bezproblemowy. Naprawdę nie sprawia żadnych problemów. No, także to jest dla zwycięzcy na miejscu trzecim. Przed nami miejsce drugie. Zestaw dla miejsca drugiego. Również mamy pająka w kliszówce. Dodatkowo mamy taki sam pojemniczek na przełożenie pająka. A troszkę podrośnie oczywiście. Tak.
A później jeszcze mamy dla niego... Braplastik mały. Taki właśnie braplastik. Z niego jest bardzo wygodnie karmić. Nawet jak sobie zrobicie tak właśnie fajnie podłoże na dole, to tutaj jest dużo miejsca, żeby pajączka nakarmić. Oczywiście krążek torfowy dla uzupełnienia terrarium. I dodatkowo, tak samo jak przy miejscu trzecim, znajdzie się tutaj mech zwykły, mech hiszpański, trochę ozdób, dodatkowo porosty, dwie torebeczki wermikulitu, są dwa pojemniczki, więc jasne, że też będzie tego troszkę więcej. I do tego ścinek taki większy korkowy, żeby można jakąś taką, coś w stylu kryjówki zrobić dla tego pajączka. Natomiast jeśli chodzi o samego pajączka, jest to, słuchajcie, Nandu Tripepi. Czyli taki pajączek dosyć jasny, on ma takie... Trochę bardziej włochaty. Takie różowawe włoski właśnie, ale jest taki fajny jak taka szczota. Tak? Ma dokładnie. Właśnie takie fajne, bogate owłosienie. Także również bardzo ładny pajączek. W takim razie znamy miejsce trzecie, przed drugie, nami. Więc przed nami... Uwaga, uwaga, przed nami miejsce pierwsze! Przed nami długo wyczekiwane miejsce pierwsze. Słuchajcie, mamy tutaj już większy asortyment nagród. Zaczynając od początku, jest tutaj pająk oczywiście, dodatkowo mniejszy pojemniczek i zwycięzca całego konkursu, czyli zdobywca pierwszego miejsca, dostanie od nas także terrarium. To jest terrarium kwadratowe, taki sześcianik malutki. 10 na 10, co tak pamiętam. Tak, dokładnie. Z wentylacją tutaj z przodu, otwierane od góry. Te terraria właśnie bardzo fajnie służą. To są już szklane terraria, także widzimy pająka po prostu z każdej strony. Nie przeszkadza nam nigdzie żaden plastik. To już jest, słuchajcie, wyższa szkoła jazdy. Dalej, mamy oczywiście krążek torfowy dla zwycięzcy. I dodatkowo tych paczuszek, które dołączamy, jest już więcej. Dodatkowo do terrarium macie standardową mech, zwykły mech hiszpański. Porosty, trochę ozdób, jak we wcześniejszych paczuszkach. Trzy paczuszki wermikulitu, bo tu jednak trochę tego więcej pójdzie. I ścinek korkowy, żeby jakąś kryjóweczkę fajną zrobić. Ale do pajączka mam jeszcze dokumenty oczywiście, żeby... Tak, mamy właśnie dokumenty, bo to jest Brachypelma smithii, czyli obecnie Brachypelma hamori. No i jak każda brachypelma, potrzebne są do niego dokumenty odnośnie wychowania w niewoli. Czyli, że my go nabyliśmy od osoby, która się zajmuje hodowlą i wy go dostaniecie od nas wraz z tymi dokumentami. Żeby nie mieć jakichś formalnych problemów. Dokładnie. Że pajączek po prostu nie został przewieziony z kraju, spoza kraju, że nie został przewieziony przez granicę. Także to jest dla formalności. Natomiast jeśli chodzi o samego ptasznika, jest to właśnie Brachypelma smithii, czyli jak dorośnie, będzie to taki czarny, taki właśnie głęboka czerń, z takimi kolankami złoto-pomarańczowo-czerwonymi, takie intensywne dosyć one będą. I z takimi włoskami też na odwłoku. Bardzo ładny ptasznik, naprawdę, bardzo ładny ptasznik czerwono-kolanowy, to jest jego taka pospolita nazwa, także możecie sobie zobaczyć właśnie, co jest do wygrania na nasze pierwsze miejsce. Bardziej wam się pierwsze miejsce spodoba, ale to jeszcze nie koniec. Prócz tego, co mamy tu, jest mały prezent sponsorowany dla was od Przemka z Pinoterra. Jest to Nando Colorato Villosum. Też bardzo ładny ptasznik. To jest właśnie taki Nando podobny do Chromatusa. Z tym, z tą tylko taką różnicą, że jego kolana są jakby szersze, te paski białe ma większe niż Chromatus. Także również bardzo ładny ptasznik. Możecie być wdzięczni Przemkowi, że dołożył się nam do tego konkursu właśnie tym miejscem czwartym, bo jest zawsze... To taki prezencik dla was specjalnie. Zawsze to jest właśnie większa szansa, że jednak to właśnie ty wygrasz tego konkretnego ptasznika. Więc jeżeli chcielibyście też Przemkowi podziękować za taki mały gratisik dla was, wpadnijcie do niego na stronę, link macie w opisie. Zostawcie, nie wiem, polubcie stronę, jakiś komentarzyk miły dla niego. Powinien się ucieszyć.
Nie musiał, nie musiał tego robić, tak naprawdę. Przemka pozdrawiamy serdecznie. Zawsze z nim mamy kontakt na giełdach. Czasem i poza giełdami, także polecamy z całego serca sprzedawcę, hodowcę. Nigdy nie ma żadnych problemów z stocznikami, więc my jesteśmy w 100% zadowoleni, więc mam nadzieję, że wy będziecie również. Okej. Okay. Macie już wszystkie informacje potrzebne do możliwości uczestniczenia w naszym konkursie. Także taka dodatkowa informacja na koniec. Nasz konkurs potrwa do 26 maja, czyli macie przeszło miesiąc na wygraną. Słuchajcie, po tym czasie zweryfikujemy oczywiście z Łukaszem, bardzo dokładnie zweryfikujemy. Tak, czy każdy uczestnik spełnił te trzy wymogi, o których mówiliśmy na początku filmiku. I na tej podstawie odbędzie się dalsza część konkursu, czyli już bardziej ta nasza strona. Dodatkowo, jeżeli chcielibyście zwiększyć swoje szanse na wygraną w tym oto konkursie, zalecamy śledzić kolejne filmy, które wyświetlą... Śledzić bardzo uważnie nasze filmy, które, trzeba podkreślić. Które będą się wyświetlały u nas na kanale na YouTubie w tym czasie, zanim nie ogłosimy wyników. Będziemy informowali was, jak przebiegnie ogólnie całe to losowanie, jaki będzie sposób wybrania osoby, a także będą takie bonusowe, jak to nazwać, bonusowe podpowiedzi, jak zwiększyć swoją szansę na wygraną. Ale to wy musicie oglądać bardzo uważnie filmy, więc jeżeli chcecie być na bieżąco, zalecam zasubskrybować nasz kanał na YouTubie i na przykład zostawić dzwoneczek. Wtedy będziecie dostawali powiadomienia, kiedy nowy film się pojawia. Wtedy zwiększycie swoje szanse do maksimum, bo my już wam dzisiaj żadnych wskazówek nie możemy dać. Musi być uczciwie, każdy musi mieć równe szanse. Jeżeli ktoś ogląda uważnie, o bonusach się dowie. Także my życzymy wam wszystkim powodzenia. Jest o co grać, także próbujcie. Bierzcie udział w naszym konkursie. Mam nadzieję, że wam nagrody się naprawdę podobają, bo staraliśmy się przygotować to dosyć solidnie, żeby nie było to, tak jak wspominaliśmy wcześniej, takie byle co. Także trzymajcie się ciepło. Dziękujemy. Jeszcze raz powodzenia wszystkim. Dziękujemy wam za uwagę i widzimy się już w kolejnym filmie. Na razie. Cześć.